No siema wszystkim, z tej strony Kalo4. Witam was w kolejnym odcinku z GTA. I dzisiaj planujemy oczywiście napad, jest ze mną Rudini. Привет. Privet, taki rusek tutaj, jak słyszycie. No i co, no zobaczymy, oczywiście Rudy planuje odcinki, Rudy mówi co będziemy dzisiaj robić z tymi napadami, bo ja się gówno znam na tym GTA. No ale chcę jakiś taki content, który naprawdę dużo osób gra, no i gra jest ogólnie za darmo, więc kto wie, może będziemy w niedalekiej przyszłości na was polegać i może będą też osoby zapraszane do tej gry. No, więc co dzisiaj robimy, Rudy? Uj, wie co. No, zajebiście, koniec odcinka, nara. Nie, dobra, dawaj, opowiadaj. Dzisiaj mieliśmy robić napad na koniec świata? Dobrze mówię? Co mnie uciszasz? Jest okej z głośnością. Ola okay. Mówi, że jest okej, więc git. Dobra. Ola tak. Chciała zobaczyć, jak wygląda wejście do bazy, ogólnie pierwsze wejście, więc... To zaraz, dajcie mi chwilę, jeszcze w ekwipunku sobie ustawię pancerz. Już nie zamierzasz chyba do mnie, kurwa, strzelać. Nie zamierzam, ja nawet nie kupiłem. O kurwa, nie mogę wejść do góry. Ja pierdolę, jak on to powoli pije. Powiem ci, takie problemy techniczne były ostatnio, że... A idź pan w chuj. Mówisz? No chuj, no wiadomo. O, tak, to właśnie. W chuj przywraca życia. Zaproszę cię jako partnera. Nice, chuj, gotówka się zawsze przyda. Tak. Znowu będę wbijał level za to, że jesteśmy razem w drużynie. No, to chodź tu. To już myślę, że będziesz strzelał, teraz już nie możesz, co? No nie mogę. Dobra. Aha, to tutaj jest już wejście. Tak, tu jest wejście. No dobra, no to wchodź. Wchodzimy. I ogólnie teraz wchodzimy gdzie? Do bunkra, do tak? Do bazy. Do bazy, Boże. Kurde, sam jesteś. Czemu ja mówię ten bunkier? Nie wiem, dlaczego mówisz bunkier, to jest baza. Baza Astral, kurwa. Tak. Czemu mam wejść sam? Okej. Okay. No mój też chodzi sam. To nie moje baza, ale jebać to. W garażu możesz przechowywać pojazdy osobiste, duże pojazdy bojowe oraz Avengera. Warsztat w bazie pozwala modyfikować Avengera i duże pojazdy bojowe. Okej. Okay. Pokój ochrony zapewnia dostęp do wachlarza, uzbrojenia, monitoringu, schowka na broń. Mieszkanie zapewnia miejsce do spania, no to wiadomo. Czytaj, bo ja tego nie mam. Odradzanie się w bazie podczas dołączenia do sesji. Porozmawiaj z pracownikami recepcji, aby kupić przekąski, bądź zamówić do bazy dostawę statku powietrznego z usługą Pegasus. W bazie możesz też odprężyć, weź coś do picia z automatu, bądź zrelaksuj się w pokoju relaksacyjnym. Nice. Przyjmij sterowanie nad działem orbitalnym, aby podejrzeć na satelitarnym monitoringu, co się dzieje w San Andreas. Możesz także coś tam, bo nie zdążyłem. Pokój planowania napadów. Skorzystaj z ekranu przygotowania napadu. Jako VIP lub prezydent klubu, aby rozpocząć skok na koniec świata. Okay. Zapierdalamy od razu, kurwa, robić skok na koniec świata. Nie ma co się, wiesz, pierdolić, nie? Tak, nie będziemy się bawić z tym pomieszczeniem tutaj. W sumie i tak nie mam nigdzie praktycznie dostępu. Ty musisz podejść do drzwi, żeby w ogóle te drzwi się otworzyły. A wiesz, tak już bywa. Czekaj, jak ja dobrze pamiętam... To chodź. Wejdź tędy. Mhm. Chodź. I możesz sobie wziąć minigana. Jej! Prezent! Biorę minigana, kurwa. A też se wezmę. Mhm. Teraz idziemy po prostu do... O, tu jest coś z bronią, ja to chcę zobaczyć, bo to wiesz, bazę dopiero co kupiłem. No spoko, no tu... ja też pokazuję tak naprawdę, więc... Jakąś broń tu można sobie zgarnąć. Wszystkie. Najlepiej brać wszystko, właśnie. Kidają. Za darmo to bierę. Monitoring, to nie. Dobra. Pędzym, pierogi wędzem. Już mnie ujebałeś tej kurwa białej kurtce, nie? Już mam pełno czerwonych plam. Oj, tam czerwone plamy, ciesz się, że nie białe. Czerwone też dobrze nie zwiastują. Zobacz, tu jest działko orbitalne. Jak masz wolne 700 tysięcy, żeby z tego strzelić, no to śmiało. Nie, podziękuję, nie chce mi się. Jeden strzał chyba kosztuje 700 tysięcy, z tego co mi kumpel mówił, nie? No. A, ty poleciałeś. Ale pędzimy tutaj.
No już mnie samo wzięło i przekierowało. Napad. Na koniec świata. Can I take this mask off now? Do you know Avon Hertz? Avon Hertz! Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird, I'm just a normal genius. I do very normal things, like kite surf with presidents. No, najpierw zrobimy przygotowania. Czekaj. Pieniądze są. This is real hair. I program and I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't this person talking? Just don't worry about it. Mr. Hertz took his first cup. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że nasza postać jest niemową. I was worth $1.5 billion by the time I was 25. I'm trying to save the world for fuck's sake, man, if it'll let me. Ivan was helping the IAA, the government. Helping the government. I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Thinking. Only better. That's my slogan, by the way. W razie czego coś tam mi mów, nie? Bo ja na razie musiałem zminimalizować ten. Nie no, jeszcze gada. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of supercomputers. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. I'm blushing. Give Clifford data and no more problem. Clifford was on to something, but now the data is gone. Gone. It has to be the Russians. Jak zwykle. Nie wiesz, kto to jest wina, to wina tylko jednej narodowości. Rusków. The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid. Czekaj, muszę sobie ustawić na przycisk mówienia. Głos. I'm a natural communicator. I'm a... You're getting off topic. No, this is topic. Ach, se pogadają. So that numbskulls could take cheap bribes. Yeah, I'll pay. I'll pay whatever it takes. We'll need serious cash. Six figures minimum. No problem. My share price is through the roof. Look, three problems. Three easy enough solutions. Could you stop talking like you're giving a keynote speech, please? Do I do that? Yes! Three data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. Three simple solutions. One, data courier. Murdered on the streets of Los Santos. Bodies at the morgue. Ah, the morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem two. Four of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow here. Okay, that sounds easy enough. What's the third? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, and I have no idea how to... Ogólnie mi na tym monitorze nic nie pokazuje, jakby miało pokazywać, nie? Give me a minute. I know these stealth helicopters... Ale co ci nie pokazuje? No nie, bo oni napierdalają w ten telewizor, ja mam czarne tło. Ale czarne tło w ogóle całkowicie? W sensie mi, że normalnie postacie widzę, ale nie widzę tego komputera jakby, nie? Żeby ten wyświetlacz był w ogóle włączony na tym dużym monitorze w tej sali konferencyjnej. A, czyli coś się tam zbugowało. Albo zbugowało, a ty masz wszystko normalnie na tym monitorze pokazane? No. A, i dopiero teraz mam, jak wyszłem. Dobra, to są złomiarze. No mam koniec właśnie cutscenki. Gotuj skok na koniec świata. Tutaj 3 punkty, tutaj helikopter, twoje auto w sumie, no i jakieś budynki. Koszt przygotowania 65 tysięcy. To dużo? Dobra, i tak dzisiaj live'ika robimy chyba do 12. Co myślisz, że z tymi przygotowaniami wszystko zdążymy na czas?
Wydaje mi się, że tak. Dobra. Uratuj agenta 14. Oczywiście milion jeszcze powiadomień wyskakuje ze Steama. Kto w co gra i tak dalej. Ty, ale włączyło nam to przygotowanie, czy nie? No tam było, że już przygotuj, raczej... A, dobra, nie włączyło, czyli trzeba coś tu pozaznaczać. Aha. No my robimy to po raz pierwszy, nawet tutaj Rudini to tego wcześniej nie robił, więc to nie będzie tak opracowane jak poprzednie, nie? Napady. Więc oczywiście my też dopiero się to uczymy, jak to zrobić. Czy ty już to robiłeś? Nie. No, to też jest pierwszy raz. No zresztą widzieliście na samym początku, że on dopiero co bazę kupił i też się ekscytował tak naprawdę, co jest tu dostępne itp. Nie wiem, dlaczego, kurwa, jak wyjść z tego przygotowania? Nie, może na lewy monitor musisz przejść, czy coś? O! Rozegranie tej misji z drużyną zresetuje postęp wyzwania lojalność. Tak. Lojalność. Ania nie lojalna, Ania lojalna. Dobra. Musimy się gdzieś udać. Zobaczymy, gdzie nas weźmie i przymieści. O, sprzęt medyczny. Ty, a poczekaj na mnie, co? Dobra, już. No, let's go. Uda się do kliniki w Paleto Bay. I standardowo, jeżeli będziemy mieli pokonywać takie odległości, to będę oczywiście przyspieszał, nie? To jest bez sensu, żebyście widzieli. Oko. No dobra, a ten jakoś na dniach też nie był? Dopiero? Że nie wiem. Ukradnij karetkę. No dobra, to tu musisz poczekać, żeśmy w tym samym momencie wysiedli. Ja chcę prowadzić. To jedź. No ale, aha, dobra, bo ty będziesz tym leciał. No, w razie cię będę osłaniał. Dobra, nie strzelaj już. Skup policję. O kurwa. To nie będzie proste. Ola mówi, że tego nie skończymy dzisiaj na raz. W razie czego, nie? No dobra, no to chuj, no. Zrobimy tyle, ile będziemy w stanie zrobić. Że chodzi o to, że za dużo tego jest. No to zrobimy połowę i tyle. Ola się orientuje we wszystkim, jak to zrobić, czy nie? No, czyta na necie, nie? A, no dobra, no to niech ona da znać, tak żeby to, wiesz, po połowie wyszło z tych napadów. No jakim cudem ty mnie, kurwa, tu widzisz? No i chuj, ja myślałem, że już mi się udało uciec. Będzie łącznie 14 misji. I 14 przygotowań do tego napadu, nie? No dobra, no to zrobimy dzisiaj 7. No zobaczymy, ile zrobimy to w zasadzie. Ups. Dobra, no to będzie dobre miejsce, żeby się schować. Jeszcze nie wiem nawet, gdzie mamy jechać, więc wiesz, co na mnie trąbisz na drodze jedno tego śladowej. A, ty auto zmieniłeś? Czy zamówiłeś?
Dobra. Teraz ile misji? Jeden zadań będziemy mieli łącznie z tego napadu, nie? O kurwa, to będzie ciekawie. No to będzie długi napad. No. Także dzisiaj tego na bank nie skończymy. No dobra, powiedz, no. Ale zbiłeś policję? No tak. Mamy karetkę, da nice. I cyk. Karetkę udało się dostarczyć. Super, że udało się dostarczyć. Jej, teraz jeszcze 10 innych pojazdów. Zrób mi drineczka, proszę cię, kochanie. Lecimy do Lemara, nie? Czy gdzie? Ty już jesteś w bazie, czy nie? Jasne. Słyszałeś co? Samochodem wjechałem do bazy. O. Czy z lodem chcę? Tak. Dobra, ja już czekam w tej sali konferencyjnej. Nie dwuznacznie, zwyczajnie. Daj trochę więcej. A wiesz, że nie ustawiłeś na przycisk? Wiem, wiem. Okej, tutaj szliśmy? No. A tak, to było tutaj. Okej, to jest ukończone. No, idę do tego. Tu. Dobra, to mamy ukończone i następne jest budowanie martwy kurier, kurwa. Możecie. Bo sam na koniec z końcami się będzie trwało 20 minut. Ogólnie koniec napadu, czyli ostatnia misja trwa 20 minut, nie? Ale no, te przygotowania to ja już tu widzę, że tu jest raz, dwa, trzy. Czy jest 6 misji i później jeszcze coś jest? Dobra, przygotowanie, martwy kurier. No mówię, no to dzisiaj mówię, zrobimy tyle, ile będziemy w stanie zrobić, bo jutro też, kurwa, ja na przykład pracuję. O, ale zakup całą amunicję. To jest jeszcze... Zakup całą amunicję, 40 koła. Nie, podziękuję. Równowaga drużyny, co? A co to już ty masz chyba? Poziom trudności normalny. Zajrzymy, nawet pierwszej części nie robimy napadu? No spoko, no ile zrobimy, tyle zrobimy, no mówię, no. Będzie napad w napadach, no. Okej, zatwierdź ustawienia. Zamknięte. Graj. Poziom trudności jaki ustawiłeś? Normalny? Normalny. No, nie ryzykujmy, robimy to po raz pierwszy. Tak, najwyżej wiesz, za drugim razem gdybyśmy to robili, to możemy... Pytanie. Drużyna ewakuacja. Chcesz być ewakuacją czy ratownikiem? Drużyna pierwsza przechwytuje z kostnicy dane, które miał agent. Drużyna druga odzyskuje skradziony śmigłowiec z agentem. Kurwa, to i tak nie będzie proste z tego, co widzę. Ja aż biorę kurmę opancerzoną, jestem jedynką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję. Czyli ty jesteś... Czekaj, czym ty jesteś? Jestem ratownikiem, dobra. Okej. Okay. Kurwa, wyglądam jak jakichś szefów w tym wojsku, ty. Strój se dobrałem. Kurwa, jak król. Nie wiem, pracował z 40 lat u nich. Dobra. No, nam dali, nie? O kurwa, ile samochodów.
Aha. Akurat muszę wziąć karetkę. Ty sobie, nie wiem, może możesz nawet moje Zentorno wziąć. Choć lepiej weź Kurumę, bo mówisz? Udaj się do punktu obserwacyjnego. Kurwa, 7 klocków. Dobra, przyspieszę wam to. Jak za nim, jeszcze kurwa Maciej zleciał. Mój wielki dwa bąbelki. Leże? Powiem ci, że Ola mi właśnie pokazała zarobki z tej misji, nie? Mhm. I powiem ci, kurwa, chuj wielki dwa bąbelki. No to około miliona będzie, nie? No to czemu chuj wielki dwa bąbelki? No bo kurwa, jak za tyle godzin robienia, to, to milion to jest kurwa, ja w tym czasie to ja zrobię chyba ze 4K Perico. O to ci chodzi. No, 1,5 miliona, przepraszam. Kurwa, gdzie ja mam iść? Gdzie oni są, przeciwnicy? Nie, to jest Oleg. Bo gdzieś tu muszę pójść. Idę. No, strzelam do ciebie. I co, ja kurwa wszedłem na nie to piętro chyba, co trzeba. Udaj się do gabinetu koronera. Dziękuję, skarbie. Pewnie, czy ja kurwa na piętro niżej mam zejść? Kurwa, piętro niżej. Dostał headshota. Nie. No cię chuj by strzelił, no. Człowieku, wypierdalam w ciebie pół magazynku, a ty dalej stoisz? Jeszcze z Uzi? Gdzie wy jeszcze jesteście, no? Się ciesz, bo ja nawet kurwa nie wiem, gdzie ja mam iść. Na górę, dobra. Wow, gdzie ty z to mnie strzelasz? Kurwa, no wstawaj w tym aucie. Nie dwa? A. No dobra. Jeszcze jeden. Ty tam już ten helikopter ogarniasz, czy nie? No, jeszcze zabijam tutaj. Sporo ich dobra, jest. Bardzo dobrze, że Kurumę wziąłem. Czekać na ciebie czy nie czekać, bo ja tu kurwa będę miał zaraz sieczkę, więc... No już likwiduj ostatniego. Jak już będziesz lecieć tutaj do mnie, to powiedz. Mhm. Dobra. Tam jeszcze ukradnij dane. Okej, tu są dane. Helikopter. Błagam, że nic nie zjebał teraz samolotem. Udaj się do biurowca koronera w Los Santos. Czy ja chyba nie muszę lecieć wcale do ciebie? Czy ty jesteś w tym całym biurowcu? No jestem właśnie. No już widzę właśnie. Nieco spaleni. Udaj się. Gdzie to jest? To jest gdzieś tu? Ty wyszłeś z tego, czy nie? Z tego. No z tego już szpitala, czy chuj jak to się nazywa. Nie.
Bo mnie pokazuje, że ty jesteś tutaj przy drodze. Leć wyżej, 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 wyżej. Kurwa, jak się chujowo tym... Wiesz co, chyba... A nie, dobra, jeszcze nie zjebałem tej misji. Ale jestem blisko, żeby ją zjebać. Ja biorę dane właśnie, więc ja zaraz będę wypierdalał stamtąd. No, ogólnie napierdalam znak śmigłowcem. Okej. Okay. I się chyba zaciąłem w tym samolocie. Czekaj, muszę przestawić ten znak niestety. Jakieś auto. Serio, tu nic nie jeździ? Dobra, jak teraz wsiądę? Okej, okay, sami samolot, fajnie. Góra, góra, góra. Ty jesteś tutaj, dobra, bliżej trochę mogę podlecieć. Tego. Przed szpitalem spróbuję na tą główną drogę wylądować. Spokojnie, spokojnie. Okej, okay, jestem. Powoli się zbieram. No jak mam włączyć ten jebany silnik? Zresztą dobra, jebać to. Aha, policja. Czemu kurwa? O chuj. O kurwa. Aaa, dasz radę? Przeżyjesz? Wątpię. Wylądowałem. Musiałeś do góry lecieć? Musiałem, bo zaczęli we mnie strzelać. O kurwa, tu aż całe wojsko. A spróbujmy jak tam podlecę. Ty żyjesz jeszcze, czy nie? Już nie. Żyję. Aha, jesteś w budynku. Nie, jestem przy budynku. Z drugiej strony uciekniesz? Przecież ja stąd nawet kurwa nie wyjdę. No weźmy już kurwa z samolotu. Dobra, a jakbym zrobił tak... Tak, wysiądź. Zacznij do nich kurwa strzelać. No wypierdalaj za samochód. Chowaj się. Ekwipunek, przekąski. Dasz radę podlecieć z przodu? Teraz spróbuję. A ty wysiadłeś z helikoptera? No tak, chciałem tu ich powystrzeliwać, żeby chociaż z tyłu miał jak podejść. Jakbyś wyszedł z budynku, widzisz, gdzie ja teraz stoję? Widzę. Jakbyś na pełnej piździe poleciał? To czekaj, muszę uzupełnić sobie życie. Bo tu ogólnie wsiadaj potem do nic tego nie helikoptera. Ma. Dobra, ale okay. Co do góry?
Co ty kurwa z Michaelosem piłeś, czy co? Nie, kurwa, to jest ten. Taki kumpel, on u ciebie Biomutanta ogląda. O! I powiedział, nie wiem czy masz się martwić, czy nie, że masz bardzo przyjemny głos. Już się zaczynam bać. Przyjemny, on powiedział, czy podniecający. No przyjemny, no. Jest, dobra, mogę go teraz rozpierdolić, ten samolot. W chuj w krzaki najbliższe. Ej, no. No nie, nie zaliczyło. Musisz tam wylądować. Musimy dostarczyć Savage'a, czyli właśnie ten helikopter. No i mamy zaliczone. Czy w ogóle pieniądze dostaniemy? JP, Jan Paweł II, no. Kurwa, debilu jebany, już jesteś na streamie. A, dobra, zapomniałem. Wiesz, ogólnie, teraz sobie tak, że tak mam nalane wysokoprocentowego soczku, nie? Dobra, pierdolę, ja jestem odpowiedzialny teraz za kierowanie autem. I ja ci powiem, że to, że mówią, nie jeździ się po alkoholu, to kurwa prawda, bo ja trafiam w każdy samochód. O, łyczka. No tutaj to już hamuj, bo zaraz będziemy kurwa z górki zjeżdżać za każdym razem. A, skrócisz trasę? O, nawet ci wyszedł ten drift. A ten już nie. O, czekaj, tu będzie okazja. Ciekawe, ile naprawa by tego w prawdziwym życiu kosztowała. Wątpię, żebyś tak się rozbijał, kurwa. Peugeotem jeszcze chyba tego nie praktykowałeś, co? Nie. No kurwa, rozumiem. Wpierdalać się w samochod, ale żeby wpierdolić się kurwa w wiatrak? Cicho, ważne, że nie spadłem na dół. Dobra. Jeszcze samochód podniosło na koniec. Nie wiem, czy ty to widziałeś. Nie, nie widziałem. Ja u mnie normalnie wjeżdżam, nie mnie. Ale spoko, na streamie będzie widać, jak go wyjebało w powietrze. Chcę to zobaczyć, ale ogólnie rzecz biorąc... To... Jeszcze teraz byś to, a już teraz nie zdążysz. Wczoraj byliśmy w Vape Shopie w Stargardzie, nie? Mhm. Wiesz, no, że już jesteśmy tego oficjalnie, nie? Jakby co? To oficjalnie. No, że już wróciliśmy po tym cięciu. No spoko. I Ola mi wybrała ten fajny olejek. Powiem ci, smak zajebisty. Ja też chciałem skoczyć. I to jest kaktus ananas. O. Z High Five'a. Pomyślę. Ścigamy się kto pierwszy, ta? No to już przegrałeś. Niekoniecznie. Nie, no dobra, kurwa, chciałem skrócić jeszcze trasę. Jebo, coś się... O! Dobra, to mamy zrobione, O kurwa, misja w terenie, deluxo. No to co, rozpocznij misję. Może chociaż pierwszą część skończymy dzisiaj. Będziesz mógł ten podzielić odcinki na takie... Napad na koniec świata, część pierwsza. Dobra, ja jestem poza już, a ty? Co? Ja jestem poza, tam będziemy musieli strzelać chyba do niektórych, czy nie? Chyba tak. Chyba weźmiemy Kurumę, co?
Chuj wie. Ja bym wziął Kuruma osobiście. Dobra, Pegasus. Cześć, że jakiś kolega tego typa ma samochody, które nas interesują i z chęcią nam je pożyczy, jak załatwimy ochronę. Aha. Weź ty swoją Kurumę przywołaj, co? Czekaj, ja jakiś samochód przywołam, ale co innego. Jakiś fajno opancerzony, żebyśmy, wiesz, nie musieli tego powtarzać. Bo coś mi się wydaje, że nie, że musimy pokonać ochronę, to jeszcze każda ochrona będzie do tego auta, nie? No ja już nie mam osobiście pancerza, nie? Więc po tej misji tak by się przydało uzupełnić pancerz. Z tego co widzę, tutaj same strzelanki idą. Wiem co wezmę. Będzie się fajnie jeździć. Centaur to pewnie, kurwa. Co się okaże, że nam wyjebie na koniec świata. Okej. To jest fajny bajer. Okej, dobra, powiem... kurwa. Ja miałem prowadzić w sumie, bo ty już po alkoholu jesteś. To jest, kurwa, najmniej skrętne auto. Cicho, cicho. Nie, no, ty chciałeś tak zrobić, ja wiem, że ty chciałeś tak zrobić, no. Pierdolę, ja nie jadę. Zmiana kierowcy. Najmniej skrętne auto. Zobaczymy, jak się będę wkurwiał. Tak, nas jest dwóch, zdaję sobie z tego sprawę. Czyli Ola dobrze mówiła. Że trzeba zajebać 4 Deluxe. O kurwa. Możesz, kurwa. Trochę ciepło. No dobra, chuj, strzelamy, nie? Nie. A jak ja chcesz wysiadam. To zrobić? No przecież to jest pancerny, czy to nie jest pancerny? Nie. No to mówiłem ci, kurwa, że wziął pancerny. A ja nie mogę strzelać nawet w tym aucie! Dobra, to misję spierdoliliśmy w tym momencie, nie? Kurwa, mnie nie, też samo. Nie, bo nie mamy limitu żyć. A, no w sumie to kurwa, idę na... Ty głupia kurwo, blondyno. Dobra, chuj. A, to jesteś ty. Twój penis, kurwo. A właśnie, może ja się uleczę? Ja zapomniałem o leczeniu się. Ja wolę się uleczyć. Tak, kurwa, i wpierdala teraz. Gdzie są jeszcze oni? A, już trzech zostało, już dwóch, już jeden. Dobra, chyba Olco oddałeś, żeby strzelała, co? Nie. A wiesz, jeszcze... Alkohol lepiej się strzela. Tu gdzieś jeszcze jeden jest. Aha. Cię, ty nie temu chcesz wyjebać. Dobra, w alkoholu lepiej się strzela. No tak. Przynajmniej trafiam. Dobra, poczekaj, bo z tobą wsiądzę. O kurwa. Tam jeszcze jest. O
Okej, czyli my tu jeszcze przyjedziemy raz. Tu masz niebieski? Dobra, biorę niebieski. Ja biorę czarny. No dobra, no to jeżeli mamy tutaj wrócić, już pewnie ich nie będzie tak naprawdę. No to my weźmiemy... Ja wam to po prostu skrócę ewentualnie po dostarczeniu pierwszych. Czekaj, bo to nas prowadzi gdzie indziej w ogóle. Jadę za tobą, pamiętaj. A to nie lata czasami? No nie, bo trzeba ulepszyć go. Dlatego nie mamy do pojechania 10 kurwa kilometrów, tylko mamy kilometr. No taki plus przynajmniej z tego. Dziękuję, bym nie zahamował. Nie wpierdol mi się w dupę. Ty rudal, jaki skupiony byłeś, jak jechałeś tym autem. Proszę cię, jak ty nie widzisz, gdzie jedziesz, to też byś był skupiony. O! Mogę pomalować. Kolor podstawowy, chromowany. No właśnie, robię to samo chyba. Chujek, za darmo to biorę. Co i tyle? To już nic więcej nie mogę zrobić. Dostarcz deluxe do bazy. Oż kurwa. Czekaj na mnie, ty. No to jedź. Jedź. No już jestem na miejscu. Ja zaraz też będę. Okej, jeden załatwiony. Luktone znika z radaru. A to ta kurwa, która miała nas chyba powstrzymać. Ty i teraz wiem, o co chodzi z tymi deluxe. Ups, sorry. Opuść bazę. O, już moja kuruma tu czeka. Zajebiście. I twój auto. No ja prowadzę, kurwa, ja prowadzę. Czekamy tylko, aż wejdziesz tutaj. Dobra, dwa pojazdy dostarczone. Dobra, misja w terenie ukończona. Bang. Co jeszcze jedną robimy? Ale nie, te auto, ja nawet tak stuningowaliśmy, to i tak to auto nie latało, bo nie mieliśmy możliwości takie ulepszyć. A my je kradliśmy i dlatego no nie, tego nie latało. Tak. Chodź, biegniemy zrobić dalej. To było specjalne do misji, nie? Samochody. Tak. Co, jeszcze jedną robimy? No tak. Tak, no tak. Ten. Jak to powiedzieć? Pierwszą część chociaż. Dobra, Simon, po chuj ty do mnie dzwonisz, wypierdalaj. Rozpocznij. Sygnał. Lester. Trudny? Ew, zakup to i kup pełną kamizelkę. Mieliśmy kamizelki w sumie. A dobra, mogę tak kupić. Okej.
Nie, bierzemy normalny, już nie przesadzajmy. No dobra, niech ci będzie. Zatwierdź ustawienia. Graj. Najgorsze wiesz co jest? Właśnie zapłaciłem 40 tysięcy kurwa za amunicję. No za misję dostaniesz 10. O dylemat, Krój, rekrut. Optymistia. Like. Kuruma. A rekrut lepiej wygląda. Jestem gotowy. Ja też. Aby spuścić im w pierdol. Część pierwsza. Wsiądź do Deluxe. Jak kurwa muszę sobie ustawić ten checkpoint. No ja to właśnie zrobiłem. Ja sobie biorę to, co ja malowałem. Na chwila. Też chciał podlecieć. Teraz mi powiesz, jak się tym lata w ogóle. Aktualnie jeszcze nie będziemy latać, będziemy jechać za ciężarówkami. Mhm. Więc nawet nie masz możliwości szybowania. Czasem wszystko ci będzie mówił. A to są te pierwsze. Ta. Mamy 20 minut na coś. Pytanie. Do którego? Ja jadę do Bejde. Ty jedź do Ceja. Nie daj się zabić. Bejde, Ceja, dobra. To stoi w miejscu, czy to jedzie? Aha, i to będzie strzelać w środka, głąbie. Kurwa. Musisz jechać jak najbardziej przy boku. Nie? Żeby do ciebie nie mogli strzelać, a ty żebyś mógł hakować. Kurwa, mi się a to hakowanie wyłączyło. Hakowanie security, aha. Kurwa, za sam zginę. Nie, dobra, kurwa, sam zaraz zginę w tym aucie. Kurwa, dobra, przekąski jakieś. Okej. Okay. No kurwa, i napierdalam go w niego i co? Mogę tu własną broń wyciągnąć i w nich strzelać? Nie mogę. A to jest zjebane. Okej. Okay. Ja miałem jechać jeszcze do Ceta. Czy do D? Do D mówiłeś. Nie, ty jesteś przy D. Jakby co, to cię w ogóle nie słychać, jak do mnie coś teraz mówisz. Na razie nic nie mówię, bo się skupiam na tym, żeby nie wyjebać się na ryj. No, ja tak samo się skupiłem.
Hakuj, kurwa, szybciej. Tego, co zauważyłem z prawej strony, szybciej hakuje. No, napierdalaj w niego, zemsta. Dobra, stój, stój, bo zaraz mnie zabiją. Przekąski. Dobra, okay. Ja już go zdejmę najwyżej. No to strzelaj też do niego, już się wziąłem i tego. No jadę do niego, jadę. A czym ty strzelasz? No, z karabinkiem. To scrollem rakiety sobie przełącz. Scrollem i wyskakuje muzyka. W drugą stronę scrollem. Też muzyka. A, jest. Aha, ekstra. A wiesz, ja w pierwszego cały czas napierdalałem tego. Z karabinku. Dobra, rozjebany. No to lecimy na wodę. Ja biorę CID. CID, dobra. To ja biorę A w takim razie. Dobra, a jak się lata? No jeszcze nie można latać. Musimy tam dojechać. Przecież nam starczy czasu. To muszę zhakować jeszcze, Boże, już do tego strzelam. To już bez różnicy, z której strony, tak by mnie napierdalają. Kurwo. Przekąski, przekąski. Kurwa, już tego dużo nie mam. Ecola, Peacework, no już chyba nie mam przekąsek. No. No, strzelam do ciebie. Dobra, to teraz lecimy na B. Ja do D. Kurwa, nie ma tutaj gdzieś blisko jakiegoś sklepu? Nie idź do sklepu, kurwa, żadnego, bo czas nas goni. W sumie chuj, jakby co te życie mogę z jedno zmarnować. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze jakiegoś questa, że muszę tego. Jeszcze coś hakować, tylko teraz na przykład w powietrzu. Będzie. Właśnie w powietrzu. O, mnie zabili. Dobra, z jednej strony dobrze. Miałem szybki restart. Ale nie mam ani przekąsek, ani pancerza. Chyba nie. Pytaj sobie Ola na spokojnie, rób co tam chcesz. Masz całą noc na to. Nie całą noc, gościu, ja o 12 kończę. Mam limit czasu, niestety. Do 3 w nocy. Ty masz? No limit czasu do 3 w nocy. O 3 w nocy muszę skończyć. No spoko, no ja mówię ci, że do 12. Kurwa, ty mi mówisz do 12, ja mówię do 3 w nocy. No to jeszcze mam 3K Perico do zrobienia. Kurwa, mam. Jest tylko 15 minut.
Okej, pierwsze rozjebane. O, fajnie, kola też odnawia życie. No tak. Dobra, cel B. Czy nie będzie tak chujowo, jak myślałem? Kurwa, ten bardziej napierdala. Ja już swoje skończyłem. No mi jeszcze trochę zostało. Dobra, gin szmato. Okej, ja swoje też skończyłem. No zniszcz cel, no zniszczyłem przecież. Ekwipunek, przekąski. Okej. Mamy naszego finałowego bossa. Udaj się na ląd się dostaj. Ja hakuję, ty bierzesz ten. Niszczysz helikoptery, które będą nas gonić. Mhm. Voilà. Hakujesz? Hakuję. Próbujesz wylądować, czy co? Nie, po prostu się obijam. O, ekstra, kurwa, samoloty na drodze. Pamiętaj, że masz dwa rodzaje rakiet, nie? Kurwa, ale weź ty mi wyceluj. Dobra, zaraz zginę ogólnie. Masz dwa rodzaje rakiet, namierzające i zwykłe. Dobra, ale kurwa, ja zaraz zginę. Ekwipunek. Przekąski, kurwa. A, to w ogóle życie nie... A, no i moja kurwa mać, tego się skończyło. Namierzające, dobra. Są wyłączone rakiety, namierzania wyłączone. Ty gdzie poleciałeś? Nie wiem, kurwa, ale zastanawiam się. A, dobra, na dole jest samolot. Dobra, jest. No i chuj. Jeszcze dwa? Dobra, już mam 10 gdzie lecieć. Lecimy. Kurwa, w końcu koniec tego.
No, co samolot jeszcze jakiś? Jebać cię w dupę. A, tu, okej. Dobra, jebać to. Już ląduj. Tam był Laflos. Kurwa, te ich dialogi to czasami przypominają trochę jak tego, jak w Simsach. Oni tak biorą i marudzą. Diablo. U, platynę masz. Nice. Ciekawe, czy elitka weszła. Na pewno nie. Dobra, i na dzisiaj... No dobra, w sumie to miało wyjść parę części, ale okazało się, że napad jest dłuższy. Ja kończę na szybko, bo już widzicie, mamy towarzystwo. Jeżeli filmik wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. To i tak będzie podzielone na parę części. No, ogólnie co, zostawcie suba. Zajebiście, ja dostałem. Zostawcie suba, większe zasięgi, więcej możliwości, więcej ludzi może nas oglądać. No i też podajcie na fanpage'a na Facebooku, nie? Wszystko będziecie mieli oczywiście w opisie. Ja się z wami żegnam. Nara! Nara.